Listy pisane przez księżną Daisy oraz członków ówczesnej arystokracji trafiły do zamku książ. Zbiór około 50 dokumentów zakupiła Wałbrzyska Fundacja imienia księżnej Daisy von Pless za 5000 euro. Listy rzucają nowe światło na postać słynnej wałbrzyskiej arystokratki. Prezentowane będą turystom i mieszkańcom miasta od grudnia w zamku książ. Pierwszą część kolekcji stanowią listy pisane własnoręcznie przez księżną Daisy do przyjaciół oraz osób z jej otoczenia. Prywatna korespondencja pochodząca z przełomu XIX i XX wieku przybliża postać i charakter ówczesnej właścicielki zamku książ. Możemy dowiedzieć się m.in. kiedy przebywała w swoich włościach oraz jak zachowywała się podczas wycieczki po Morzu Śródziemnym. Po pierwsze, pojawiają się tam osoby z najbliższego otoczenia, z kręgu towarzyskiego księżnej Daisy. Po drugie, jawi nam się troszeczkę inaczej Daisy właśnie na podstawie owego dokumentu. To nie tylko filantropka, to nie tylko kobieta, która zajmuje się polityką, ale taka zwyczajna kobieta z krwi i kości, która swoim znajomym robi chociażby przykusy różnego rodzaju. Są to także pocztówki od koronowanych głów, ale także listy. Mamy tutaj list króla Hiszpanii Alfonsa XIII, który przeprasza, że nie może przyjechać do książa w proponowanym terminie. Mamy pocztówkę wysłaną z Sandringham, z rezydencji rodziny królewskiej angielskiej. W zbiorach znajdują się również dokumenty należące kiedyś do rodziny Hochbergów. Te eksponaty pochodzą z XVII wieku i zawierają m.in. treny żałobne po śmierci członków rodu oraz listy związane z uroczystościami zaślubin. Całość, czyli około 50 dokumentów, należała do prywatnej kolekcji i udało się ją zakupić za 5000 euro, które przeznaczyła na to Fundacja imienia księżnej Daisy von Pless. Zgłosił się do nas kolekcjoner z Warszawy, którego dziadek był w Zamku Książ w 1947 roku. To był pisarz Władysław Jan Grabski, autor słynnej Świdnickiej Rapsodii, książki o historii księstwa świdnicko-jaworskiego. Tutaj pracował na tym terenie. Twierdzi, że dokumenty były porozrzucane na terenie zamku, że po prostu walały się i on je zebrał. Przeleżały 50 lat w prywatnym archiwum rodziny Grabskich, a sprzedać się je zdecydował wnuk Władysława Grabskiego, pan Grzegorz Grabski. Zamek Książ został doszczętnie ograbiony podczas II wojny światowej. Większość zbiorów została wywieziona do Moskwy, Wrocławia i Pszczyny. Pozyskane dokumenty mają zatem tym większą wartość dla Wałbrzycha. Zbiory będą prezentowane nieodpłatnie od grudnia na trzecim piętrze Zamku Książ. Znajdą się także w okolicznościowych wydawnictwach przewidzianych na przyszły rok.